Edukacji bardzo bym poprosił panią przewodniczącą o przedstawienie. Tak, w sprawie odzyskania. W sprawie odzyskania lokalu mieszkalnego przy szkole podstawowej nr 124 przy ulicy Wejla w Krakowie wnioskuje się do Wydziału Edukacji o podjęcie działań mających na celu odzyskanie lokalu mieszkalnego przy szkole podstawowej nr 124 przy ulicy Wejla na potrzeby edukacyjne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Odzyskanie lokalu na potrzeby szkoły możliwej dyrekcji placówki realizacji niezbędnych zadań edukacyjnych. Proszę bardzo. Co chcą tam robić? Przeznaczyć te pomieszczenia na zajęcia edukacyjne, czyli na... Pan Dział tutaj zna szczegóły, jaki jest... Działka jest to mieszkanie służbowe po dawnej stróżówce. Zajmuje to osoba niezwiązana z edukacją w ogóle. Wszystkie mieszkania, gdzieśmy zdążyli już w dzielnicy. W całym mieście, nie ma szatni dla sali gimnastycznej. I jak wraz z tym, że to mieszkanie spowoduje odzyskanie tego, że będą szatnie dla sali gimnastycznej szkoły. Ktoś tam mieszka? Oczywiście. Tak, mieszka Gansówka chyba. Ja to Gansówka od portiera. Te mieszkania zapewnia Wydział Edukacji i są spółki z Zarządu Budynków Komunalnych i praktycznie w całym Krakowie mieszkań tego przypuszczonego już nie ma. To chyba ostatnie mieszkanie, które słyszę o tym, że od 10 lat prowadzona jest tego typu wymiana, że ci ludzie ze szkół są wyprowadzeni. Ale nie na ulicy, bo dostają inne mieszkania. My mamy już szatnie, będzie fajnie. Proszę? Będą mieli szatnie, będzie fajnie. Czy będą mieli, ja powiem Państwu tak, niestety to jest, ja myślałem, jak mamy przyjąć, że ta sprawa jest załatwiona, bo pamiętam, że parę lat temu było reakcja po prostu tych mieszkań opuszczalna, teraz tu niestety na ostatnim pokazie nie wiem, czy dalej nie umiem powiedzieć dlaczego i jak się stało, że ta osoba dalej ma prawo zajmować ten lokal, no i dyrekcja poprosiła, żebyśmy jednak podjęli starania, w związku ze wszystkich szkołach mieszkania służbowe zostały opuszczone. Nie ma już szkoły na terenie naszej dzielnicy na pewno? Nie ma. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo to się poddaje pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Dwadzieścia. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji Edukacji.